Hej, cześć! Witam w świecie mrówek. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jakie formikarium dla mrówek wybrać. Opowiem, jakie gniazdo ma specyfikację i dla jakich gatunków się nadaje. W części drugiej, która myślę, że pojawi się za jakieś 2 tygodnie, może nawet w tydzień się wyrobię, omówimy temat aren. Lecimy z intrem i oglądamy! Słuchajcie, polecam oglądać cały film, bo na końcu opowiem Wam ciekawostkę. Okej, na sam początek zadajemy sobie pytanie. Co to jest te formikarium? Już spieszę z odpowiedzią. Formikarium to, mówiąc inaczej, terrarium dla mrówek. Choć takie nazewnictwo jest nieprawidłowe. Każde z formikariów powinno się składać z areny i gniazda. Jak już wiemy, co to formikarium, to opowiem Wam o materiałach, jakie są zrobione. Czyli ich po prostu wady i zalety. Uwaga! Kieruję tą wiadomość głównie do niedoinformowanych rodziców i początkujących hodowców. Nie kupujcie gniazd żelowych! Dużo osób kupuje takie gniazda i dziwi się, dlaczego te mrówki tam zdychają. Mrówki są zupełnie pozbawione pełnienia funkcji w mrowisku, czyli po prostu tracą sens życia, jakim jest służenie królowej. Żel, który mrówki mają rzekomo jeść, owszem, zawiera substancje odżywcze, ale nie ma możliwości rozwijania kolonii wraz z potomstwem. Jest jeszcze masa argumentów. I pamiętajcie, mrówki to nie zabawka. To tyle na ten temat. Na pierwszy ogień idzie korek. Jego plusem jest to, że jeżeli jest otoczony szkłem, mrówki z mocniejszymi żuwaczkami, gdy kolonia podrośnie, mogą sobie w nim drążyć. Ale medal ma 2 strony, więc minusem jest to, że może spleśnieć. Z czasem też może zrobić się nieestetyczny. Dlatego też polecam go najpierw przez kilka dni moczyć w wodzie, codziennie ją wymieniając, żeby wypłukać z niej jakieś rzeczy, które by mogły tym mrówkom zaszkodzić. I wtedy on powinien przemóc i spleśnieć. Jak spleśnie, czekamy kilka dni i wtedy ta pleśń powinna sobie automatycznie to się stać, zniknąć. To potrwa jakiś tydzień, a w taki sposób nauczymy ten korek wchłaniać tą wodę. Polecam go dla takich kolonii jak m.in. Camponotus nicobarensis lub Lasius niger. Druk 3D jest stosunkowo nowym materiałem do wykonywania gniazd. Ma wielu zwolenników, ale też sporo przeciwników. Zaletami tego gniazda są szczelność, łatwość rozkręcenia i wyczyszczenia. Mrówki też nie mogą się przez niego przegryźć. Dlatego polecam go dla hodowców żniwiarek. Minusem jest słaba wentylacja, choć jest coraz więcej drukowanych takich gniazd, które takową posiadają. Następnie drewno. Materiał bardzo prosty w obróbce. Jest podobny do korka i można tam trzymać praktycznie wszystkie camponotusy, na przykład camponotus phalax, czyli gniperdy. Tego gniazda nie nawadniamy, bo gdybyśmy tak zrobili, to mogłaby nam powstać pleśń lub się w inny sposób zepsuć. Dlatego obok gniazda dajemy probówkę z wodą lub poidełko na arenę. Mrówki dendrofilne żyją w drzewie, więc mogą w nim bez problemu drążyć. Zwróćcie na to szczególną uwagę. Kolejny będzie gips i gazobeton. Też bardzo dużo jest możliwości, co możemy do takiego wsadzić. Ważne jest obudowanie tego, bo mrówki mogą się przez niego przegryźć. Nawadnianie jest proste i starcza na długo. Mi się gniazda z niego bardzo podobają, są chyba jednymi z moich ulubionych. To nie i łatwo też go można zrobić. Chyba nagram kiedyś taki odcinek, jak można takie gniazdo tanie zrobić. Gniazda akrylowe są potocznie zwaną plexi. Jest to gniazdo moim ulubieńcem. Tylko jak się na taki zdecydujecie, to zobaczcie, czy można go rozkręcić, bo inaczej no go nie wyczyścicie i wszystko, co tam będzie, wszystkie brudy jakieś, resztki tam zostaną i to no praktycznie to gniazdo będzie już do niczego. Nie wsiąka w ogóle wody, dlatego też robi się skomplikowane systemy oddające wilgoć. Nawadniamy go co 3-5 dni, w zależności od gatunku. Polecam dla mesorków czy pejdoli.
Ostatnim materiałem, z którego robimy gniazda do omówienia, pozostało nam gniazdo ziemne. Chyba najlepszy materiał, w którym możemy trzymać mrówki. Bo przecież mrówki też naturalnie żyją w ziemi. Tutaj nie ma minusów. Jest tylko trochę ograniczona widoczność. Jak planujecie dać w nich mesorki, to zwróćcie uwagę na nawadnianie, by nie nawodnić komór z ziarnami. Polecane dla Lasius flavus i większości mrówek. To tyle na temat gniazd. Jeśli jakiś z tych pominąłem, to przepraszam. W drugiej części opowiem o arenach. Zostawcie lajka, suba i cześć!